Rocznica odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Kiedy się tak czyta podręczniki szkolne, to jest tam pełno zagadek albo niesamowitych rzeczy. No, nie powiedziałbym może cudów, ale czegoś, co zaskakuje. No bo na przykład samo to, że Józef Piłsudski wychodzi z twierdzy w Magdeburgu, tak sobie wychodzi, mówi papa, wyszedł. Potem przyjeżdża do Polski pociągiem i tu go podobno witają tłumy, ale fachowcy twierdzą, że tam w ogóle było 12 osób z tego tłumu. Potem z kolei, jeśli chodzi o konferencję w Wersalu, no to z jednej strony Dmowski, który podobno to on właśnie dyplomatycznie wywalczył niepodległość, ale z drugiej strony Ignacy Paderewski podobno dostał tę Polskę niejako w prezencie. No tak pewnie prezydent Woodrow Wilson powiedział mu, wiesz stary, dam ci tę Polskę, a co mi to nam szkodzi. No, widocznie był zafascynowany jego grą. No same rzeczy zaskakujące, niezwykłe, pasjonujące. A jak było naprawdę? Na ten temat mam przyjemność rozmawiać z panem doktorem habilitowanym Maciejem Górnym, profesorem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie profesorze, to jak to było naprawdę? Bo coś te podręczniki, to jak się czyta, to naprawdę jak bajka. No, było dokładnie tak, jak pan mówi, bo ten problem z niepodległością, z tym, jak na to patrzeć i co się wtedy wydarzyło, nie polega na tym, że fakty nam się nie zgadzają, czy czekamy na odkrycie jakichś niesamowitych historii, tylko raczej na tym, że czytamy bez zrozumienia, że patrzymy, ale nie dostrzegamy kontekstów, nie czujemy tej sytuacji. Każda z tych rzeczy, o której pan wspomniał, jakoś tam ma sens, jednocześnie nie ma. No właśnie. Ja tę wypowiedź rozwinę logicznie w formie rozprawki. Zacznę może od tego przyjazdu Piłsudskiego. No właśnie, bo to jest pasjonująca sprawa. Tak, no to jest to sprawa, którą też każdy może na własny rachunek obejrzeć i zastanowić się nad tym, co te źródła, fotografie nam mówią, bo mamy zdjęcia Piłsudskiego na tym peronie. Jest tam faktycznie tłum ludzi i Piłsudski w swoim regionowym mundurze w towarzystwie. Jak się przyjrzeć temu tłumowi, to ten peron sporo mówi o sytuacji ziem polskich w tym momencie i o tym, w jakim punkcie Piłsudski się znajdował. Otóż tam jest pełno przede wszystkim niemieckich żołnierzy, przeważnie spakowanych szeregowców, którzy czekają na powrót do domu. Czyli zdjęcie zostało wykonane wcześniej, ale na pewno nie wtedy, jak się to pokazuje. No, kiedy Piłsudski przyjechał 10 listopada, nie 11, do Warszawy, żadne tłumy go nie witały, natomiast jeszcze przez dłuższy czas największym wyzwaniem dla polskich kolei było obsługiwanie ruchu wyjazdowego niemieckiej armii okupacyjnej. Czyli oni na zachód jechali, czyli on przyjechał bez mała pustym pociągiem. Nie całkiem pustym, no bo ruch wtedy nie całkiem, ale tak. I na ten układ sił na peronie odpowiada też układowi sił w momencie powstawania niepodległego państwa polskiego. Tutaj na ziemiach polskich władzę realną, siłę wojskową, broń w ręku miała największa armia Europy, niemiecka armia, w pełni wyposażona i szalenie groźna. I analogia z wyprowadzaniem Armii Czerwonej, Armii Radzieckiej, przepraszam, po 1989 roku wcale nie byłaby nie na miejscu. To było jedno z pierwszych zadań niepodległego państwa polskiego. Jak to zrobić, żeby wszyscy ci niemieccy żołnierze wrócili szczęśliwie do domu, nie niszcząc nam po drodze naszej świeżo odzyskanej
wolności. Ale ja jeszcze zapytam w takim razie, no dobrze, a to wyjście z Magdeburga, to jak to się odbyło? Bo to też jest taka zagadka. No, no, trzymają go w tej twierdzy i co, nagle mówią, a wie pan, panie Józefie, pan sobie pojedzie do domu? Wypuszczenie Piłsudskiego z Magdeburga było częścią niemieckiej polityki wobec ziem polskich i no, wysłano tam po niego hrabiego Kesslera, którego wspomnienia, wybór z tych wspomnień jakieś 2 lata temu ukazał się po polsku w tłumaczeniu. Krzysztof Ruchniewicz to przygotował. To była zresztą bardzo ciekawa postać. No i to tak w największym skrócie mówiąc był krok Niemców wykonany po to, żeby mieć na miejscu w Polsce partnera, z którym da się dogadać i który jednocześnie rokuje, że będzie w stanie przejąć władzę. Piłsudski tutaj przybywa do Polski, ale to nie on bierze udział przecież w rokowaniach w Wersalu, to nie on albo w ramach dyplomacji, albo, no właśnie nie wiadomo, kto jest ojcem tego sukcesu, no bo mamy dwóch ojców, z jednej strony Paderewski, z drugiej strony Dmowski. No tu jest bardzo daleko idąca analogia moim zdaniem. Mamy sytuację w kraju, gdzie jest kilka sił zainteresowanych tym, żeby no, jakieś takie minimum stabilizacji uzyskać, tak? Żeby ta ewakuacja wojsk niemieckich przebiegała sprawnie, żeby na przykład nie działo się to, co działo się w tym czasie na Ukrainie, gdzie ewakuujący się Niemcy byli atakowani i mordowani przez uzbrojone bandy. To między innymi do tego potrzebna była jakaś w miarę sprawna władza w Polsce, przynajmniej próbująca mieć monopol na użycie przemocy. I dlatego Piłsudski mógł liczyć na względne poparcie albo przynajmniej neutralność tych Niemców, którzy do niedawna na ziemiach polskich właściwie niepodzielnie rządzili, bo nawet tej części terenów okupowanych przez Austriaków, no to wiadomo, że karty rozdawali Niemcy. Także Piłsudski był tym kimś bardzo potrzebnym na właściwym miejscu, no także sprowadzony w to miejsce przez Niemców samodzielnie, kimś zdolnym do tego, żeby tę masę upadłościową przejąć, żeby w tej sytuacji niestabilnej, w sytuacji, kiedy wszystkie mocarstwa zaczęły się zwijać, dwa po prostu się rozpadły, a jedno się ewakuowało z ziem polskich, żeby w tej pustce nie powstał chaos, tylko żeby zostawić jakikolwiek porządek. No i polska reprezentacja w Wersalu w pewnym sensie odgrywa taką samą rolę. To nie jest tak, że Dmowski czy ktokolwiek inny własnymi działaniami dyplomatycznymi wywalczył niepodległość Polski, ani nawet nie jest tak, że ktokolwiek z polskich dyplomatów wyszarpał takie czy inne linie graniczne. Przypomnijmy, że w Wersalu decydowano wyłącznie o zachodnich granicach państwa polskiego. Te wschodnie pozostały do późniejszego ustalenia. Oni po prostu byli na właściwym miejscu wtedy, kiedy te decyzje były podejmowane. To ja, broń Boże, nie bagatelizuję tego faktu, to było dla Polski niezmiernie korzystne, że i w jednym, i w drugim miejscu byli reprezentanci tego kraju. Natomiast jak na to patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to nie powinniśmy pochopnie przyznawać wielkim postaciom polskiej polityki, takim jak Piłsudski i Dmowski, nadmiernej sprawczości na arenie międzynarodowej, bo oni po prostu nie mieli. A jaka była w takim razie rola Paderewskiego? Rolą Paderewskiego, którą odgrywał bardzo dzielnie przez większość pierwszych okresu wojny, było nieustanne bombardowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych memoriałami, których lektura czasami budzi dzisiaj uśmiech. Mam w pamięci zwłaszcza taki jego memoriał z 17 roku, w którym przedstawiał przyszły projekt niepodległej Polski jako federacji królestw z takim nadkrólem.
królestw miało być chyba z 6 czy 7, włącznie z Królestwem Wołyńskim, Królestwem Poleskim i tak dalej. I trochę tak jakby autor, czyli Paderewski właśnie pod koniec tego memoriału się zreflektował, do kogo on jest adresowany, i ostatnie akapity poświęcone są na to, żeby tłumaczyć, że to co prawda królestwo i król, ale to wszystko będzie szalenie wprost demokratyczne i tego króla należy sobie wyobrażać zupełnie jak amerykańskiego prezydenta. Demokratyczny król, to naprawdę jest ciekawe osiągnięcie. W momencie, kiedy Paderewski działał w Ameryce i starał się sprawą polską interesować prezydenta Woodrow Wilsona, to cały czas jeszcze nie była Ameryka, która wygrywała wojnę. To nawet jeszcze nie była Ameryka, która do wojny przystąpiła. Pod tym względem, to znaczy tym, że Paderewski dosyć wcześnie nawiązał ten kontakt i dzięki swojemu, no, dzięki temu, że był postacią publiczną, tak, utrzymywał go, to być może akurat w jego przypadku jesteśmy najbliżej tej sprawczości, tak? Znaczy on był na właściwym miejscu, miał jakiś tam kontakt z amerykańskim prezydentem, jeszcze zanim ten prezydent okazał się najpotężniejszym politykiem powojennego świata i tym głównym rozgrywającym w Wersalu. To jeszcze dochodzą kolejne rzeczy, bo te granice, jak pan powiedział, zachodnie w zasadzie są już ustalone jakoś tam, no ale nie do końca i nie wszyscy się z tym zgadzają. W końcu właśnie między innymi wizyta Paderewskiego powoduje wybuch Powstania Wielkopolskiego i dzięki temu granica Polski właśnie tam w Wielkopolsce przesuwa się na zachód. Tak jest. Jaka ona by była w wyniku decyzji konferencji pokojowej w Paryżu, tego nie wiemy. Prawdopodobnie zarówno Powstanie Wielkopolskie, jak i Powstania Śląskie zadecydowały o tym, o takim, a nie innym przebiegu polskich granic. To znaczy zyski terytorialne zapewne mają związek z tą walką zbrojną. Mają z nią też związek pewnie sprawy, które trudniej ocenić w jakiejś dłuższej perspektywie. Tak? To znaczy w obu przypadkach mamy do czynienia z konfliktem rozdzierającym prowincje, które wcześniej stanowiły jakąś tam całość społeczną i gospodarczą i pewnie też należałoby te dwa przypadki nieco inaczej traktować, bo o ile Górny Śląsk to był jeden region, w którym bardzo silne były dążenia do autonomii, które zresztą do dzisiaj są żywe, o tyle Wielkopolska czy prowincja poznańska no, przed pierwszą wojną była miejscem narodowościowego konfliktu pomiędzy ludnością i reprezentantami ludności polskiej i niemieckiej. No i to nie była idylla przed rokiem 19, 18 i to powstanie, do tego powstania prowadziła długa droga poprzez konflikt polityczny. Ale panie profesorze, wygląda na to, że no chyba ani jedno, ani drugie powstania nie były tak specjalnie na rękę władzy w Warszawie. Te trzy powstania śląskie to są trzy konflikty o zupełnie różnym charakterze. Ten pierwszy jest bardzo podobny, czy wpisuje się w taki ciąg społecznych konfliktów. To się zaczyna od strajku i to ten właściwie z buntem społecznym, który się przeradza w powstanie i ma bardzo dużo takiej treści klasowej. Bunt robotników przeciwko właścicielom fabryk, przeciwko żandarmerii, policji, wojsku. Ten konflikt narodowościowy jest tam, ale on jest wtórny. Drugie powstanie to jest taki szczyt
konfliktu politycznego towarzyszącego plebiscytowi. Do niego przygotowują się obie strony i to powstanie poprzedza mnóstwo aktów przemocy przed plebiscytem. Tam nie tylko strzela się do ludzi, ale też dużo częściej bije się ich. I obie strony zresztą oskarżają się o taką przemoc wobec kobiet, wobec bezbronnych. Można te dokumentacje oglądać też dzisiaj, bo częściej była publikowana w wysokich nakładach. To znaczy są niemieckie albumy przedstawiające obtłuczone plecy niemieckich ślązaczek przez polskie bojówki i są też polskie oskarżenia o to samo, zapewne tak samo udokumentowane. Natomiast Trzecie Powstanie Śląskie to jest coś, co się teraz nazywa proxy war, to znaczy taka wojna, którą dwa państwa toczą ze sobą obcymi rękami. Była wojna polsko-niemiecka toczona na terytorium Górnego Śląska i z udziałem Górnoślązaków, ale też z poparciem i z udziałem jednostek z obu tych krajów. I w ten trzeci państwo polskie było jak najbardziej po same uszy zaangażowane. No ale z tego wynika, że początki były naprawdę mocno skomplikowane, mocno takie zawikłane. Byli tacy, którzy próbowali to jakoś tam rozegrać i zyskać, czy zdobyć tą wolną Polskę, no ale sytuacja polityczna, a mówimy cały czas tylko o zachodniej stronie, no była mocno niepewna i wobec tego ta nasza wolna Polska tworzyła się w bardzo trudnych warunkach i czasem takich trochę zagadkowych. Bardzo serdecznie dziękuję panu za bardzo ciekawą rozmowę i bardzo ciekawe wyjaśnienia, a moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.